jeżeli będziesz chciał więcej się dowiedzieć, przekierowuję na Zbycha i Zbycho tam ci więcej, jak będzie chciał, to też wyjaśni. Cześć, Zbyszek, rozmawiam ze Zbyszkiem Ratyńskim. Zbyszek, wytłumacz na początek swoją rolę w ekipie Michała Cieślaka, bo wczoraj rozmawiałem z Michałem Cieślakiem na temat tego oświadczenia, to znaczy zakończenia współpracy z Knockoutem i z Warriorsami, i Michał odsyłał do ciebie, żeby z tobą skonsultować, bo ty wiesz wszystko na ten temat. Wytłumacz proszę tym, którzy cię nie znają, jaka jest twoja rola do tej pory była w teamie Michała Cieślaka. Dzień dobry, witam wszystkich. No cóż, jestem współpromotorem Michała Cieślaka. Mam z nim podpisaną umowę. Zajmuję się przygotowaniem Michała do walk, finansuję to wszystko. Jak jest skonstruowany kontrakt? Bo to powinieneś wiedzieć, tak? Ile tam jest podmiotów? W sumie jesteś ty, jest Andrzej Wasilewski, Warriorsi i Tomek Babiloński chyba, tak? Czy jeszcze coś się tam, ktoś figuruje? Są trzy podmioty. Jest Rad Sword, Warriors i Knockout Promotion. A Tomek Babiloński? Ale to teraz o którym kontrakcie mówimy? No promotorskim, o promotorskim. No to, to jeżeli mówimy o kontrakcie promotorskim, to kontrakt promotorski mamy podpisany ze świętej pamięci Andrzejem Gimitrukiem, ze mną i z Tomkiem Babilońskim. A ten kontrakt z Warriorsami, przepraszam, to jest oddzielny, tak? Osobny kontrakt? Tak, to jest osobny kontrakt, oczywiście. Ten kontrakt został podpisany w 2016 roku pomiędzy Knockout Promotion, tak, Warriors i Rad Sword. I to był drugi kontrakt podpisany i tam już nie pamiętam, czy Tomek Babiloński występował w tym kontrakcie, czy nie występował. Chyba nie występował, bo tam są trzy podmioty w tym. Dobra, i uściślimy, bo to wczorajsze odstąpienie Michała od umowy to dotyczyło tego kontraktu z Warriorsami, tak? Gdzie byłeś ty, Warriors i Knockout Promotions. Tak, to odstąpienie dotyczyło tego kontraktu, ponieważ ten kontrakt został podpisany, ale on nie wszedł w życie w żaden sposób. W mojej ocenie no, te oba podmioty poza mną nie zrobiły nic, żeby ten kontrakt wszedł w życie. W kontrakcie jest napisane, że powinien Michał otrzymywać minimum 3 walki w roku, a nie otrzymywał takich propozycji walk. No i cóż, no. Jest tam jeszcze kilka takich rzeczy, ja już dokładnie go nie pamiętam, ale według Michała, według mnie ten kontrakt nie wszedł w życie. Czyli, a właśnie, wytłumacz mi proszę, kto oceniał jakby to, czy ten kontrakt wszedł, czy to jakiś prawnik analizował, bo wiesz dlaczego pytam, bo to jest kontrakt z tego, co Andrzej mówił, bo rozmawiałem z nim wczoraj ten temat, to jest kontrakt, który został spisany w Stanach Zjednoczonych, czyli jakby na mocy prawa amerykańskiego, czy jakiś prawnik z waszej strony, czyli ty, reprezentant Michała, zaglądał w ten kontrakt i jesteście przekonani, że takie jakby wypowiedzenie umowy ma moc prawną wedle prawa amerykańskiego? No nie sprawdzaliśmy tego wedle prawa amerykańskiego, no ale ja czytałem ten kontrakt, bo generalnie ten kontrakt był w Polsce podpisany, nie był podpisany w Stanach Zjednoczonych. Być może, że był mailem przesłany do Leona Margulesa, żeby go podpisał. Ja tego nie wiem, bo ja przy tym nie byłem, jak on to podpisywał. My żeśmy ten kontrakt negocjowali z Andrzejem Wasilewskim w Warszawie, tam u niego w biurze. W 2016 roku. I my we dwóch żeśmy rozmawiali na temat tego kontraktu. Dobrze, Zbyszek, a powiedz teraz tak, bo coś się musiało zadziać, że zdecydowaliście się na taki krok. Jak do tej pory przebiegała ta współpraca i co się stało? Co było takim bezpośrednim powodem, że zdecydowaliście się na ten krok? Michał, czy ty razem z nim? Co się stało jakby, że powstało to oświadczenie, wypowiedzenie umowy? To znaczy, czy chodzi o to Kongo, czy to jest... że tak powiem, powodem tego oświadczenia Michała był wywiad Andrzeja Wasilewskiego, który udzielił dla portalu Boxer.org. I tam wspominał o tym kontrakcie, ponieważ ten kontrakt od podpisania nigdy Andrzej nie wspominał o tym kontrakcie i według nas, według Michała, według mnie, ten kontrakt nigdy nie wszedł w życie. Nie był realizowany w żaden sposób. No i wiesz co, po tym, po wywiadzie, jakiego udzielił Andrzej Wasilewski, Michał zadzwonił do mnie,
oburzony, że jak to, no przecież kontrakt był podpisany, no ale skoro oni się nie wywiązują z tego kontraktu, to on nie istnieje, to o czym Andrzej mówi, no. I dlatego też powstało to oświadczenie Michała. No dobrze, ale poczekaj, bo tak nie do końca rozumiem. Gdyby nie było tego wywiadu, to wtedy byście się nie zdecydowali na to oświadczenie? O co chodzi? Bo co się stało, że powstało to oświadczenie, że zdecydowaliście się zakończyć współpracę z Knockout Promotions, z Warriors Boxing, no, wypowiedzieć tę umowę? To jaka była bezpośrednia przyczyna? Czy chodziło o ten wyjazd do Kongo, bo to też było jakoś poruszane, czy, no bo też w tym oświadczeniu jest coś tam o utracie zaufania, chyba nie wiem, czy to w wywiadzie było, czy w tym oświadczeniu? To znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o utratę zaufania, no to co tu dużo ukrywać, no pan Andrzej Wasilewski był w Kongo, odjechał wcześniej przed walką, no i tak prawdę powiedziawszy, Michał no stracił zaufanie też do niego. Generalnie Michał nie traktował Andrzeja Wasilewskiego jako swojego promotora. Mhm. Z tego, co z moich rozmów z Michałem wynikało, że Andrzej Wasilewski mówił tam, że tylko przyjechał pomóc Tomkowi Babilońskiemu, a Tomek Babiloński jest jego promotorem. Mhm. W żaden sposób tam nie nalegał na to w Kongo, że on jest jego promotorem. Mhm. I Michał nawet jak wrócił z Kongo, to przecież mówił o tym, on się wypowiadał, mhm. że Andrzej Wasilewski nie jest jego promotorem, tylko on tam pojechał. Mhm. Tak sobie jak gdyby na wycieczkę, no nie? Bo zastanawiam się właśnie, czy pięściarze w ogóle znają treść swoich kontraktów, bo nie wiem, czy to jest po polsku był spisany ten kontrakt, czy po angielsku, czy Michał w ogóle zna jakby swoją rolę, bo ja z doświadczenia wiem, że wielu pięściarzy nie wie, co ma wpisane w kontraktach. Jakie są warunki na przykład przedłużenia kontraktu i tak dalej, i tak dalej. No Michał zna, mhm. bo czytał to, bo mhm. przecież ja negocjując z Andrzejem Wasilewskim ten kontrakt, byłem cały czas w kontakcie też z Michałem Cieślakiem i rozmawiałem z nim na ten temat. To nie jest tak, że my żeśmy sobie usiedli z Andrzejem i coś żeśmy napisali i Michał to podpisał bez jakiejś tam wiedzy. Michał wie, na pewno szczegółów nie pamięta, tak jak żaden z nas w tej chwili, mhm. bo to już tam jakiś czas minęło. W każdym bądź razie w kontrakcie są zawarte jakieś tam rzeczy, które na przykład, tak jak mówisz, przedłużają tą umowę. No, no tak, to są takie standardowe zapisy, często promotorzy je wprowadzają, a czy one są tutaj wiążące twoim zdaniem, czy nie? Bo moim zdaniem nie są wiążące, z tego względu, że ten kontrakt nigdy nie był realizowany w taki sposób, jak powinien być realizowany. Ja rozumiem, że jeżeli na coś się umawiamy i robimy to, to później też musimy respektować takie zapisy właśnie, które przedłużają ten kontrakt. A jeżeli od samego początku ten kontrakt nie był realizowany, nie obowiązywał jednej strony, czyli nie obowiązywał Knockout Promotion i Warriors, to dlaczego ma obowiązywać Michała Cieślaka ten kontrakt? Mhm. Czyli jeśli dobrze rozumiem, jakby to wypowiedzenie bazuje na tym, że wy deklarujecie, że po prostu druga strona nie realizowała zapisów kontraktu, tak? I na tej mocy jakby rozumiem... Od samego początku nie były realizowane żadne zapisy tego kontraktu. No jeżeli, tak jak w tym wywiadzie Andrzej Wasilewski twierdzi, że jest promotorem Michała Cieślaka, no nawet jeżeli byśmy poruszyli to Kongo, no to pojechał do Kongo ze swoim zawodnikiem jako promotor i wyjechał na kilka godzin przed walką. No to też takie jest trochę niepoważne. No to też w jaki sposób Michał może go darzyć zaufanie. No dobrze, Zbyszek, a teraz powiedz proszę, co dalej? Jak dalej to widzicie? Bo no nie wiem, nie obawiacie się na przykład, że z drugiej strony będzie jakaś blokada prawna teraz, tak? Bo wy macie jakieś, wy wypowiedzieliście jakby umowę, kontrakt, bo waszym zdaniem nie był realizowany. Czy nie obawiacie się teraz, że jeśli Michał będzie chciał kontynuować karierę, bo były takie przypadki, nie wiem, na przykład Mikey Garcia w Stanach Zjednoczonych był kiedyś przez Boba Aruma zablokowany na 2 lata. Bo się kłócił z Bobem Arumem. Czy nie obawiacie się, że teraz będzie blokada ze strony na przykład Warriors Boxing, bo ich zdaniem to wypowiedzenie jest nieskuteczne i Michał nie będzie mógł dalej boksować? Czy w ogóle rozmawiałeś już na ten temat, nie wiem, z Margulesem czy z Andrzejem Wasilewskim po tym oświadczeniu? Słuchaj, no nie rozmawiałem jeszcze. Wydaje mi się, że panowie nie powinni Michała blokować ze względu na to, że nawet tutaj w tym wywiadzie Andrzej Wasilewski mówił, po co blokować zawodnika. Dotyczyło się to chyba bodajże Balskiego. Jeżeli panowie uważają, że coś my złego żeśmy zrobili, no to trzeba po prostu iść do sądu, a Michał dalej niech walczy. Jeżeli sąd później stwierdzi, że panowie mieli rację,
no to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. No a dzisiaj to cóż, za wcześnie jest. O tym wydaje mi się mówić. No. Dobra, czyli zakładając, znaczy inaczej, nie zakładając, tylko patrząc z twojej perspektywy, z perspektywy Michała, jak wygląda teraz skład promotorski Michała Cieślaka? Kto go promuje, kto jest w kontrakcie ważnym? Michał ma obowiązujący kontrakt promotorski podpisany z Rad Sortem, z Babylon Promotion i z chyba AG Gmitruk. Radsort to jest firma, którą ty reprezentujesz, tak? Tak, którą ja reprezentuję, tak. I firmą, którą reprezentował w świętej pamięci Andrzej Gmitruk. Ten kontrakt obowiązuje do 11 maja. I ten kontrakt jest ważny i Andrzej Wasilewski, podpisując kontrakt ten amerykański, wiedział o tym kontrakcie, że on jest, wiedział, że jest ważny. Teraz tam w tym wywiadzie powiedział, że ten kontrakt był nieważny, bo ta spółka była niezarejestrowana, co nie jest prawdą, bo ja byłem w KRS-ie, sprawdzałem i ta spółka istniała. W tej chwili też istnieje, tylko że już... ktoś inny nie jest właścicielem tej spółki. Zbyszek, czyli tak wybiegając w przyszłość do 12 maja, to 12 maja, z tego co rozumiem, kończy się ważność tamtego kontraktu i w tym momencie Michał jakby jest wolnym agentem, tak? Nie ma promotora, patrząc na to z waszej strony, tak? Tak. I co dalej? Tak. I co dalej? Macie plany, pomysły? No, nie zdradzając, bo zakładam, że chyba nie chcesz tego zdradzać, czy nie wiem, czy mówić o tym, co dalej. Nie, dlaczego mam nie mówić? No dobra, jakie macie pomysły, co dalej? Sytuacja jest tego rodzaju, że jesteśmy w dobie koronawirusa, nie wiadomo, co się będzie działo. Ja nie zamykam żadnych drzwi, jesteśmy skorzy do... Jesteśmy gotowi na rozmowy, czy z Andrzejem Wasilewskim, czy z kim innym. Usiądziemy, będziemy rozmawiali, bo dla mnie najważniejsze jest dobro Michała. Mnie zależy na tym, żeby jego kariera zawodowa się rozwijała jak najlepiej. I chcemy... nie wiem, rozmawiać, chcemy współpracować z takimi partnerami, którzy nam to zapewnią. Partnerzy tacy, którzy nie czekają na to, aż coś tam przyleci z zagranicy i wtedy zawodnik może zawalczyć, tylko sami zrobią coś w tym kierunku, żeby można było takiego zawodnika jak Michał wypromować, pomóc mu w dalszym rozwoju tej kariery. No. No dobra, Zbyszek, a jeszcze wracając do tego, bo ty jesteś na pewno emocjonalnie chyba najbardziej z tych wszystkich osób związany z Michałem Cieślakiem. Jak odebrałeś tę wyprawę do Kongo? Konkretnie już przejdźmy do walki, tak? Bo wokół tego całego zamieszania to już słyszałem 50 wersji. No chyba, że też masz coś do powiedzenia na ten temat, natomiast interesuje mnie też walka. Jak to odebrałeś wszystko? Jakie wrażenia twoje po tym wszystkim? No jeżeli chodzi o różne te wersje, no ja też różne słyszałem. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. No w każdym razie walka jak walka. No Michał pokazał to, co mógł. Zaprezentował się z dobrej strony. No cała ta otoczka nie pomagała mu w tym wszystkim. Już jeszcze jak byli tutaj w kraju, te wszystkie negocjacje były prowadzone w taki sposób, żeby tylko doprowadzić do przegranej Michała. Najgorsze moim zdaniem było to, że jednak nie było tam kogoś, nikt tam nie został taki, żeby przypilnował tego czasu, przypilnował muzyki, do której Michał wychodzi. Bo to takie rzeczy są dla boksera ważne, no nie? I żeby on czuł, że ktoś za nim stoi, no nie? I tego nie było. No i być może, że ta walka przez to została też przegrana przez Michała, no nie? No, ciężko wiesz, oceniać, no ale ja wiem, że jak są spełnione wszystkie, wiesz, jakieś tam warunki, to wtedy wiemy, że tak czy inaczej było. A tutaj no, doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że promotorzy opuścili Michała. No i to mi się wydaje niedobre, bardzo złe. No. No dobrze, Zbyszek, czyli co, czekamy teraz na dalsze wieści, zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Ty planujesz w ogóle spotykać się z Andrzejem Wasilewskim, jeszcze rozmawiać o tym, czy już uważasz po prostu, że to jest sprawa zamknięta? Nie, dlaczego? To możemy rozmawiać. Ja z nikim, nie to, że zamykam drzwi. No, ja tak jak mówię, ja nie muszę być promotorem Michała. Mnie zależy na tym, ja stoję przy nim po to, żeby jego kariera dobrze się toczyła. No nie? Bo ty, przepraszam, Zbyszek, bo ty głównie nie od strony sportowej jakby się zajmowałeś karierą, tylko finansowałeś, tak, te wszystkie rzeczy. Tak, tak. Finansowałem, pewne rzeczy organizowałem, no, starałem się jakoś tak pomóc. No, generalnie każdy z nas
Każdy z nas miał jakieś tam wytyczone zadania, no i nie wszyscy się z nich wywiązywali tak jak trzeba. No dobra, Zbyszek, dziękuję za rozmowę i no czekamy co dalej, tak? Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No myślę, że wiesz co, myślę, że przecież tu się nikt nie będzie publicznie kłócił, tylko będziemy, usiądziemy do stołu i będziemy sobie rozmawiali. No, Michał też jest otwarty na rozmowy, nie to, że się tam w jakiś sposób blokuje przed kimś, czy przed Andrzejem Wasilewskim, aczkolwiek no mówię, no nie może być tak, że w pewnym momencie nie odzywając się przez kilka lat, w pewnym momencie udziela wywiadu, z którego wynika, że tylko on ma prawa do Michała Cieślaka. Ja prywatnie bardzo lubię Andrzeja Wasilewskiego, no ale no, bądźmy szczerzy, no, prawda jest taka, jaka jest i trzeba usiąść, trzeba porozmawiać na ten temat, trzeba sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Według nas, tak jak mówię, no, ta umowa nigdy nie była realizowana i przez to moim zdaniem no, tak jakby jej nie było. No.